siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przeprowadzimy sobie testy syntetyczne w Samsungu Galaxy Note 10.1 i standardowo posłużą mi do tego aplikacje takie jak Geekbench 3 oraz Antutu Benchmark. I na starcie sobie wyczyśćmy pamięć RAM w Samsungu i przechodzimy sobie tutaj, wyczyść pamięć robimy. Dobra, zamknięto 34 aplikacje. I możemy przystąpić do pierwszego benchmarku i jest to Geekbench 3 i standardowo tutaj mamy informacje o urządzeniu. Klikamy sobie Run Benchmarks i standardowo powrócę do was dosłownie za momencik, aby pokazać wam wyniki, jakie uzyskał Samsung Galaxy Note 10.1. Ok, mamy już wyniki i na jeden rdzeń przypadło 953 punkty. A za wszystkie rdzenie Galaxy Note zebrał 2965 punktów. Tak więc wynik myślę, że to jest taki standardowy dla właśnie procesora Snapdragon 800, który jak dobrze wiecie jest bardzo wydajną jednostką. Teraz przejdźmy sobie do aplikacji Antutu Benchmark i musimy poczekać standardowo chwilkę, aż aplikacja nam się zainicjalizuje. Dobra, i teraz klikamy sobie po prostu test. I ekran nam się obrócił, klikamy sobie jeszcze raz test i ponownie powrócę do was za moment, żeby pokazać wam wyniki Samsunga Galaxy Note 10.1. Ok, mamy już drugi wynik i Galaxy Note 10.1 w benchmarku Antutu uzyskał 36465 punktów i ponownie uważam, że jest to właśnie taki standardowy wynik dla procesora Snapdragon 800. Tak więc ogólnie urządzenie jest bardzo wydajne. Samo działanie tego TouchWiza, bo dobrze wiecie, że bywa z tym różnie. Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony, ponieważ tablet działa po prostu jak należy i ani razu nie miałem żadnego właśnie przeładowania tej nakładki, nic z tych rzeczy. Oczywiście zdarzają się drobne zgrzyty przy różnych animacjach czy innych tego typu rzeczach, ale myślę, że przy tym, ile funkcjonalności posiada ten tablet, można to wybaczyć, ponieważ naprawdę oferuje bardzo fajne bajery, które oczywiście pokażę wam w recenzji, która myślę, że już niedługo powinna się pojawić. Tak więc ogólnie tablet jest naprawdę bardzo wydajny. Działanie nie jest wcale takie złe, jakiego możemy właśnie się spodziewać po TouchWizie. I myślę, że w tym odcinku to było chyba na tyle. Oczywiście pamiętajcie o fanpage'u na Facebooku, jest też Twitter. Tak więc ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was. Cześć.